Witajcie. W dzisiejszym filmiku będzie pranie, firan i to znaczy już płukanie firan, bo te firany już były prane. I to będzie takie płukanie firan i proszku nie wkładam do prania i tylko wleję płyn. Zaraz wam pokażę też. O, jak już tutaj też widzicie. To jest ogromny załadunek. I dobrze, i już teraz czas wlać płyn. Oczywiście trudno trochę, jak już mówiłem, że trudno trochę jest jedną ręką, to ja już wleję płyn. I potem wam pokażę, jak już będzie nalany. I pamiętajcie, że tutaj nalewamy tutaj płyn. O, już, bo szufladkę zamknąłem. O. Płyn jest już wlany, jak tutaj widzicie. Tutaj czasami się komuś zdarzy, że zamiast jak otworzy szafkę, znaczy nie szafkę, tylko szufladkę, to czasami może się każdemu zdarzyć, że przez przypadek zamknie, tak jak mi się tutaj też przydarzyło. Oczywiście teraz zamykamy szufladkę. I ustawiamy program super krótkie 15 minut. Tutaj pokażę. O, 15 minut, 30 stopni, 800 obrotów woda i uwaga, start. Już tutaj, jak już widzicie, pralka pobiera wodę. Do tego musiałam tylko coś zrobić, ale już tutaj nagrywam dalej. Teraz jest pobieranie wody z prania wstępnego. O, przepraszam, zasadniczego. Na samym początku krótko pobiera z prania wstępnego, a teraz pobiera zasadniczego. Czyli z przegródki pranie zasadniczego. To jest duży załadunek. Program 14 minut do końca prania. Ja myślałam, że tych firan to już w ogóle nie zmieszczę, ale jednak się zmieściło. Jednak się firany zmieściły. Czasami mi się zdarzy u kogoś, że na przykład może być duży załadunek, ale teraz już się postaram nic nie mówić.
Oczywiście z daleka też. Jak tutaj, jeśli się wchodzi do łazienki, to bramka jest po prawej stronie, a u was może być, nie wiem, gdzieś na przykład, bo to jest taki narożnik, znaleźliśmy taki kąt, gdzie stoi pralka. Najlepiej w tym kącie też, albo gdzieś indziej można sobie też dopasować pralkę. Także gdzie chcecie, oczywiście chcemy dopasować nową pralkę. My tutaj dopasowaliśmy. Idę tutaj. Też tutaj już. Widzicie? Mam nadzieję, że tam trochę widzicie. Oczywiście, jeśli to jest 9 minut do końca planowania. 9 minut.
Teraz się pukają w rany też. Znowu. W drugi raz też. Jak przytnę, to by normalnie, to by było pranie, ale... Ale to tak jest takie pukanie, bo już te firany zostały wcześniej wyprane. Już też. Ale żeby się też przepukały. To jest naprawdę duży ładunek. Czasami się zdarzy, czasami się zdarzają te duże ładunki. Już to się już pierze, jak tutaj widzicie. Oczywiście tutaj teraz puchanie, które się nazywa końcowe, puchanie końcowe. Nawet jak widzicie, się tutaj pierze. Płucze się tak.
to, że jest też koniec prania. Można wyłączyć pralkę. Ja oczywiście też idę po miskę też tutaj. I wyciągamy pranie. Jak już tutaj widzicie, wyciągamy pranie. Aż tutaj tyle tego prania, że mi tu zlatuje wszystko. To jest oczywiście. Ale jeżeli ktoś ma jeszcze możliwość, czyli ma jeszcze taki większy, na przykład na przykład większy taki pudełko. O, na przykład taki kol, taki bardziej. Już tylko tutaj wrzucę. Jeszcze tutaj, bo wszystko tutaj powypadało. Pierany powypadały. No. Teraz można tak otworzyć, bo to wiesz, tutaj wywieczy. I to już w dzisiejszym filmiku to też byłoby tyle. I pamiętajcie o subskrybowaniu mojego kanału. I jeżeli wam się filmik spodobał, dajcie łapkę w górę. I dajcie łapkę w górę. Oczywiście kliknijcie i subskrybujcie mnie i również dzwoneczkiem. Dzwoneczkiem również możecie mnie też subskrybować. I to tyle w dzisiejszym filmiku. Do zobaczenia. I my widzimy się w moim kolejnym filmiku. Do zobaczenia.